Cześć, witajcie, jestem Siejson, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj dalej newsy ze świata GTA 6. Słuchajcie, jest taki oczywiście news, że historia GTA 6 właśnie została zakończona, a sugeruje o tym lista prac, oferta prac, którą Rockstar Games, czyli gigantyczny gigant, o kurczę, że to jest takie słowo w ogóle, stojący między innymi za właśnie serią Grand Theft Auto i produkujący GTA 6, przynajmniej tak nam się wydaje, tworząc filmy na tym kanale, właśnie tutaj rozbudza oczekiwania ofertami pracy, które sugerują, że znaczny krok naprzód w rozwoju samej gry, czyli GTA 6, został właśnie tutaj pokonany, tak? Ta wiadomość wzbudza zainteresowanie fanów na całym świecie, sugerując, że premiera najnowszej części GTA 5 już jest coraz bliżej. Przynajmniej tak sądzimy, tak? Kluczową tej rekomendowaną rolą jest reżyser Lektora, który ma pracować w nowojorskim studiu Rockstar Games. Ta rola jest kluczowa w kształtowaniu tej wrażeń słuchowych gry, w tym właśnie elementów postaci, tam głosów postaci i elementów narracyjnych. Reżyser Lektora będzie ściśle współpracował z działem pisania i projektowania, tutaj wzmacniając strukturę dialogów w grze i będzie tutaj właśnie odpowiadał za postawanie Lektora do każdej z postaci, każdej roli w grze. Sugeruje to, że wkrótce rozpoczną się nagrania głosowe dla GTA 6, co wskazuje na właśnie tej poważny kamień milowy w całym rozwoju gry. Oprócz reżysera Lektora, Rockstar Games poszukuje również specjalistę przechowywania skanów. Ten specjalista odegra kluczową rolę w przechowywaniu danych twarzy i ciała w tym samym okresie, co nagrywanie głosu będzie się odbywało oczywiście. Takie przedsięwzięcie zwykle wskazuje na to, że główna fabuła i scenariusz gry są już ukończone, w pełni napisane i sfinalizowane, co dodatkowo wskazuje na zaawansowany etap rozwoju GTA 6. Te ostatnie oferty pracy są światełkiem nadziei dla fanów GTA, których oczekiwania rosły od czasu premiery Red Dead Redemption 2. Po premierze Rockstar Games strategicznie przesuwało zasoby, aby skoncentrować się na GTA 6, a wszystko przy jednoczesnym utrzymaniu wsparcia dla zawsze popularnego Grand Theft Auto Online. Pomimo braku oficjalnych aktualizacji strony Rockstar Games, wczesne przecieki dały wgląd w to, czego możemy się spodziewać po GTA 6. Najbardziej kuszące sugestie są takie, że zobaczymy znowu swoje ukochane miasto w Vice City, co woła nostalgię wśród dwóch starszych fanów. Wczesne wycieki rozgrywki i zawartości jeszcze bardziej podsyciły oczekiwania graczy, mimo to, że firma macierzysta Rockstar Games z tej, które szybko skasowały te wycieki i rozsuwają je dalej. Wszystko oczywiście w internecie nie ginie. Nic w internecie oczywiście nie ginie. Nawet pod odcinkiem był widz, który sugerował, że jakby ktoś chciał, to może mu wysłać. Także kontaktujcie się przez Discordy. Zapraszam na serwer Siejsona, link w opisie oczywiście. No żartuję. Znaczy, jakby ktoś chciał, tam idzie to zabrać oczywiście te informacje. No, to nie jest nic zakazanego, tylko po prostu on tego nie wydawał, bo to jakby skutkuje blokadą na YouTubie. Czekając na dalsze wieści na temat GTA 6, fani nadal mogą się zanurzyć w Grand Theft Auto Online. Ta otóż część GTA nadal ma sporą społeczność, otrzymuje regularne aktualizacje i wydarzenia w grze. Ponieważ świat Grand Theft Auto wciąż ewoluuje, jedno jest pewne, emocje związane z GTA 6 nie słabną. Jadąc dalej, mamy dość ciekawego newsa, który nadesłał Garfield, słuchajcie. Tutaj od razu mówię, że ja bym to traktował z potężnym przymrużeniem oka, chociaż no, może to być część fabuły, bo mówimy tutaj o tym, że historia GTA 6 prawdopodobnie odwiedzi późne lata 90. z naciskiem nawet na takie lata 2000. Jako iż ustaliliśmy kiedyś, że raczej Grand Theft Auto będzie działo się z współczesności, co wynika z tego, jak teraz działa polityka gier, jaki jest model biznesowy Rockstara, jakim sukcesem okazało się ogólnie GTA Online i z czego to wynika, jak ciężko będzie dać opresory MK4 do na przykład takiego GTA, gdzie będzie lata 90, co będzie pasowało do systemu, patrz na przykład Red Dead Redemption, gdzie mamy konie, a nie samochody, tu już nie będziemy się zagłębiać przy tym temat. Rockstar przygotowuje się do premiery Grand Theft Auto 6 i nadal nie mamy żadnych informacji na temat tego, gdzie, inaczej, w jakich latach będzie osadzona fabuła. Wszystko z wycieków sugeruje nam oczywiście na lata współczesne. Niedawno pojawił się dość intrygujący przeciek sugerujący, że GTA 6 może odgrywać się wcześniej niż GTA 4 i GTA 5. Wyciek pochodzi z tej konta na Twitterze. Wskazuje, że nadchodząca odsłona może przenieść graczy w przeszłość, tak, do późnych lat 90. lub początku lat 2000. Oczywiście, że byłaby to prawda, to odniesienie tutaj do ostatnich trendów serii i powrót do nostalgicznych tutaj czasów, ukochanych tytułów, tam ogólnie tak jak wyglądało kiedyś GTA, no moim zdaniem to nie będzie miało miejsca. Potencjalny okres dla GTA 6 wywnioskowano z klipu udostępnionego przez konto na Twitterze, które tam publikowało ten klip.
podobno to pochodzone z produkcji gry, przedstawia plakat i słuchajcie, gość to wywnioskował po fakcie, że w tym klipie wystąpiła reklama papierosu za $4.10. Biorąc pod uwagę inflację i historyczne trendy cenowe, ta cena sugeruje, że taka cena papierosu była na początku lat 20. XXI wieku. Przepraszam, na początku XXI wieku, czyli mówimy tu właśnie 2098, takie te lata, tak? Tutaj właśnie zamotałem historię, to nie była moja mocna strona niestety. Ten szczegół tutaj, choć poziomie dość pozornie niewielki, może mieć znaczenie na wpływ i atmosferę i narrację gry ogólnie. No moim zdaniem nie traktujmy tego jakoś mocno, szczerze mówiąc spekulacja, że franczyzobiorca powróci do lat 90. czy 80. do Vice City jest dość znikła. Tutaj ja bym bardziej sugerował współczesne czasy, co najwyżej 10 lat do tyłu względem tego, co teraz się dzieje. Może coś po premierze GTA 5. Ja bym nawet zobaczył jakieś tutaj wspomnienia na temat GTA 5 czy na przykład GTA 4, byłoby to ciekawe. Dokładając tej ognia do plotek, słuchajcie, mamy dość ciekawe jeszcze informacje. Mówi się o tym, że bohaterka Lucia, która będzie kobietą, ma odegrać kluczową rolę w GTA 6 i co będzie miało wpływ na dalsze części GTA. Oczywiście nie wiem, jak to będzie prawdy, bo jak donoszą plotki, Lucia ma być powiązana z kubańskim gangiem, który zajmował ważne miejsce w organizacjach w Grand Theft Auto Vice City. Jeśli te plotki się potwierdzą, Lucia może stać się przełomową postacią w serii Grand Theft Auto, wyznaczając znaczny krok w kierunku różnorodności głównych rol w grze. Jak wiecie, ostatnio powstają filmy, gdzie na przykład tylko kobiety są na głównym planie. Chodzi tu o filmy dla dorosłych oczywiście. Mówimy tutaj oczywiście o filmach w Hollywood, że mężczyźni chodzą drugi plan i robić takie równouprawnienia. Jak najbardziej, fajnie, że takie coś patrzą. Najlepiej zrobić balans, czyli pół na pół. To by było w ogóle coś świetnego moim zdaniem, że każda strona byłaby zadowolona i mimo to każdy miałby jakieś prawo wyboru. Wtedy super. Wiadomo, nie każdy jest za tym, ja to rozumiem. Słuchajcie, widzowie, także tutaj bez hejtu w komentarzach. Oczywiście możemy podyskutować o wszystkim, bez kulturką. Także zapraszam do sekcji komentarzy, zostawcie oczywiście. Spekulowane ramy czasowe GTA 6 mogą również otworzyć intrygujące możliwości krzyżowania postaci ze wcześniejszymi częściami serii, takimi jak Grand Theft Auto Trilogy GTA 4. Może dać to fanom szansę podobnego odwiedzenia ukochanych postaci, zobaczenia ich ewoluacji w czasie i doświadczenia świeżych narracji, które opierają się na ich ustalonych historiach. Pomimo fali przecieków i plotek, Rockstar nadal milczy. Nie mamy żadnych oficjalnych szczegółów na temat GTA 6. Jedna informacja oficjalna potwierdzona przez studio jest to, że gra rzeczywiście powstaje, jest w fazie rozwoju. Podczas gdy fani się czekają na więcej konkretnych szczegółów na temat samej gry, obecne spekulacje to tylko i wyłącznie plotki, także traktujmy je z dystansem, widzowie. I ostatnim newsem na dzisiaj, którego oczywiście nadesłał Garfield, więc mu bardzo dziękuję, będzie koszt, jaki tutaj wynosi produkcja Grand Theft Auto 6. Jak mówi nam przeciek, co jakby cała produkcja gry wideo będzie droższa niż część Avengersów, Endgame, koniec gry. Jakby ktoś nie wiedział, jakby tutaj budżet na Endgame wynosił $356 milionów, a my tu rozmawiamy teraz, że budżet, albo dobra, no nie ma co spekulować, $1 miliard, nawet do 2 miliardów wraz z dystrybucją, bo na pierwszych stronach gazet pojawił się podobno szacowany budżet, właśnie który wynosi od 2 miliardów dolarów, ten koszt marketingu i dystrybucji, jeśli to jednak prawda, oznaczałoby to, że GTA 6 byłoby najdroższą grą wideo, jaką kiedykolwiek wyprodukowano. Chociaż oficjalne potwierdzenie tego budżetu nie zostało jeszcze potwierdzone, jest on zgodny z tradycją Rockstara, polegający na inwestowaniu znacznych środków w celu zapewnienia fanom przełomowych i wciągających gier, które mają masę wrażeń. To mega budżetowe odkrycie nie tylko zwiększyło emocje wśród społeczności graczy, ale także wywołało porównania z budżetami do największych hitów filmowych. Wysokie koszty produkcji wskazują, że Rockstar Games dokłada wszelkich starań, aby stworzyć najlepszą grę, jaka tylko możliwe, jeszcze bardziej podstając oczekiwania graczy. GTA 6 z rekordowym budżetem i długim okresem rozwoju ma tutaj podbić świat gier
inne studia mają zobaczyć, jak się robi gry dobre, gracze mają dostać to, co chcą, ogólnie wymarzona gra, oczekiwania, każdy na to czeka, oczywiście, wiecie, idziecie teraz ulicą, mówicie, ej gościu, czekasz na GTA 6, tak, czekam. Śmieję się oczywiście teraz, troszeczkę już za bardzo przeszadzam, czytam wasze komentarze, czasami jakby widzę, że jak jest podział, że jedni nie czekają, wtedy czekają, drudzy nie mają zdania, trzeci tylko chcieliby fabułę zobaczyć, czwarci znowu nienawidzą GTA Online, dlatego tak się śmieję, bo faktycznie ile ludzi, tyle opinii, nie ma co ukrywać. Ja mówię, to tylko wam przekazuję takie dane ze świata, jeżeli ktoś nie ma czasu przeglądać internetu, odpada taki filmik i powiedzmy raz w tygodniu jest na bieżąco ze światem Grand Theft Auto. Plotek jest jak zwykle masa, także słuchajcie widzowie, nie możecie mieć dla mnie pretensji, że ja wam je przekazuję, ponieważ no słuchajcie, no co tydzień nowe plotki powstają, nawet powiedziałbym, że codziennie. Nie możemy tutaj jakby wiecie, być źli na mnie, nie możecie być, że takie coś przedstawiam. Mój kanał o tym polega, żeby wam te plotki przedstawiać, jakby no ułatwiać wam życie w pewnym momencie, bo czasami jest łatwiej, tak? Ja się zajmuję szukaniem w tygodniu, mam od tego też parę osób, które mi pomagają, najwięcej Garfield, oczywiście możecie podziękować, także dzięki Garfield. I to mi pomaga, bo wtedy ja z tych wszystkich plotek wyszukuję powiedzmy parę tych najlepszych, wam je przedstawiam, ale można nazwać je jakiekolwiek plotki dobrymi plotkami. Nic widzowie, dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie, myślę, że już za tydzień. Myślę o jakiejś przerwie miesięcznej od nagrywania tutaj filmików, ale słuchajcie, to tylko takie ale, bo no robi się coraz głośniej na temat GTA 6 i są dość ciekawe konkrety, także myślę, że na razie nie warto, ale też wakacje trzeba sobie zrobić, ale na razie o tym myślę tylko i wyłącznie. Na razie co? Chcę was zaprosić za tydzień na kolejny odcinek, a w tym momencie się z wami żegnam, mówił do was Shayson. Zapraszam was do sekcji komentarzy, do sekcji opisu i do następnego odcinka. Na razie, cześć następnego.